pięć, sześć, siedem. Poszło. Poszło. Słuchajcie, na pewno los tak chciał, żebyśmy przemyślały jeszcze raz wszystko to, co powiedziałyśmy w odcinku, który się nagrał, ale nie odtworzył potem. Nawet dwa odcinki. Nawet, nie chcę mówić. nawet dwa odcinki mamy do przemyślenia. A jeden z nich, który przemyśliwałyśmy przez ostatnie kilka tygodni, hmm. dotyczy Mm, takiego bardzo, jakby to powiedzieć, konserwatywnego podejścia do tańca i do stylów tanecznych. Nie wiem, Danusia, czy coś jeszcze pamiętasz? Musimy to wszystko odgrzebać, odkopać i uznać, że to nic nie zostało powiedziane. Ej, ja nie pamiętam nic, więc jest tak, jakby mówiła po raz pierwszy. <laughs> Ej, a będziemy mówić dzisiaj o ortodoksji. Tak jest. Ale temat y to zabawne, bo teoretycznie będziemy mówić po raz pierwszy. No. <laughs> Ale y, temat do mnie po tym, jak żeśmy go nagrały, wrócił z bardzo niespodziewanej strony, więc wydaje mi się, że coś w tym jest. Że coś w tym jest. A z tą ortodoksją, to, y, bo pamiętam tyle, jak zaczęłam odcinek, że przygotowując się do niego, pokusiłam się nawet o wyszukanie w literaturze, czym ortodoksja jest generalnie jako zjawisko. Bardzo mnie zaskoczyło, że nie ma czegoś takiego, były same odwołania do ortodoksji takiej religijnej mm -hmm. e jako takiej i pomyślałam, że może w tym jest coś ukryte, że ten taniec nam bardzo często, ale to do, do tego pewnie gdzieś tam dojdziemy w dalszej części odcinka, a to teraz, jako zajawka, że taniec wskakuje nie na tę półkę, co, co w sumie powinien. Że, że tu się nagle robi bardzo blisko z religią i takimi bardzo mocnymi odczuciami i takim poczuciem tożsamości, bo religia gdzieś tam, przynajmniej w moim wyobrażeniu, leży bardzo blisko takich haseł. I może tu się gdzieś coś wiąże, że ludzie mają taką potrzebę, skoro gdzieś tam indziej ona nie jest wypełniona, ale nie wiem. Bo to nigdzie dalej mnie nie zaprowadziło tak naukowo szukanie tego pojęcia, ale tak doświadczeniowo, ortodoksja to na pewno ostatnio, coraz częściej, bo mam wrażenie, że kiedyś tak było, jak byłam świeżakiem w środowisku, że byli ludzie, którzy byli tacy bardzo prawilni, żeby nie mówić tutaj jakoś negatywnymi słowami, i mówić, że tak jest, i tak się tańczy, i tak się robi. I to jest jedyna dobra metoda uczenia, i koniec kropka. I potem mieliśmy duże przetasowanie, przynajmniej w tym środowisku takim sesowo-kubańskim. I nagle teraz obserwuję pewien trend powrotu, i on przechodzi nie tyle z naszego środowiska, co innego, młodszego. I mam tu na myśli środowisko baciatowe, które miało przed chwilą, czy nadal ma taki swój. Duży pik, duży rozrost nie? pojawia się bardzo dużo stylów wewnątrz stylu. Yy, I nagle słyszę zewsząd właśnie z tego środowiska, i to jest dużo naszych słuchaczy, czy albo przysłuchaczy, <laughs> ludzi, którzy zostają do odcinki do przysłuchaczy patrzą, tylko tak, uszami. Yy, yy, I nagle mówią, że nie, to, to, to że. Nie należy tańczyć innych styli jak baciata, że baciata jest tak bogatym stylem, że nie starczyłoby życia, żeby jego właściwie zgłębić, i należy tańczyć tylko ten. No i teraz pytanie, jak się, jak się zabrać za uargumentowanie, że no może jednak nie tędy droga, bo myślę, że tutaj jest to już po tej samej stronie, co ja, że tańczenie tylko jednego stylu daleko nas nie doprowadzi. Albo, no bo to jest trochę tak, że odwołam się do takiego doświadczenia sprzed lat, jeszcze pewnie, gdzie mówiło się, żeby nie zaczynać dwóch stylów naraz, że one się mogą gdzieś wymieszać. I że jak się nie ma doświadczenia w tańcu, no to jak za zabierasz się za dwa style, i oba są od podstaw, gdzieś tam od, od zera, no to może ci się pomylić. I ja miałam w swoim życiu. Taki incydent, gdzie ucząc na dwóch salach, jedna po drugiej, najpierw uczyliśmy baciaty, a potem szliśmy na salsę. Ja przechodząc z sali do sali, a oba kursy były na poziomie jakimś tam podstawowym, pomieszałam i faktycznie robiłam obroty baciatowe w salsie. Oczywiście wiecie, to była jakby chwila, gdzie mój współprowadzący patrzył tylko na mnie wymownie, że chyba mi się coś pomyliło ja oczywiście przeprosiłam grupę, ale też powiedziałam, że, ale w zasadzie to się już nauczyliście czegoś innego stylu, że to już mm. jakby jest tyle. Natomiast wiem, że tutaj funkcjonuje takie, nie wiem, czy przekonanie, ale taki, taka dobra rada, że jak zaczynasz, to zacznij od jednego, a potem daj sobie trochę czasu, żeby się tam umościć, a potem sobie zmień, albo dołóż, yy, albo spróbuj czegoś. To oczywiście nie jest jakby super popularne też, nie wszyscy tak. Yy, tak mówią, i na pewno są takie osoby, które uważają, że powinno się do jakiegoś poziomu dojść i ewentualnie coś innego zaczynać wtedy. Tylko tutaj mam od razu takie pytanie w głowie: do jakiego poziomu? Mhm. Kto to określi? Czy to jest już ten moment, że mogę zacząć coś innego, czy jeszcze nie? Mm. I czy faktycznie tak prosto jest się mylić w różnych stylach? Nie? Że, mhm. Przecież my wiemy, że one są bardzo różne. Muzyka jest. O, Okrutnie różna. Wiem, że ktoś nie lubi słowa okrutnie, przepraszam. Nawet jak go powiedziałam, to się tak aż... Pyta, Magda, co ty robisz? E, bardzo różna. Nie było tego, wytniemy. E, no i ciężko się pomylić jednak, nawet jak się zaczyna, mam wrażenie. Mm -hmm. Ale okej, okay, tu bym powiedziała jeszcze, dobra, to możemy zostawić. Jak zaczynamy, to żeby nie było za dużo, żeby się nie zrazić może do tej wielości stylów. Dobra, okej, okay, można zacząć od jednego i potem do, dołożyć sobie drugi. Natomiast ja mam wrażenie, że robi się taki problem, że z racji tego, że my nie mamy łączonych imprez, to te dwa style są ci niepotrzebne, mm -hmm. bo masz imprezy co tydzień i co tydzień masz wybór: albo idziesz na taką, albo idziesz na taką. No i ty musisz podejmować wybór. A jak tańczysz jedno, to ty nie podejmujesz wyboru, tylko idziesz tam, gdzie grają tą, ten twój jeden styl. I tu, jakby mam wrażenie, że ta zmiana, o której mówisz, właśnie dlatego też nastąpiła, że już nie masz takiej potrzeby eksplorowania, bo masz różne parkiety i, nadmi i umawiamy się, że jestem na tym jednym i nie muszę zmieniać. Albo, że DJ nie wymusza na mnie tego, żebym się uczyła innego stylu. To... W sumie chyba odkryłyśmy tutaj, może nie świętego grala, ale no, świetnie podsumowałaś to, co się zadziało i w sumie Dlaczego wyparliśmy z parkietów wielostylowych tancerzy? Aczkolwiek, zanim do tego, to chciałabym się odwołać do, do tego sposobu uczenia się, nie? bo co do zasady, to się z tym zgodzę. Ale i tu nawet poprzednim razem przewoływałam jako przykład uczenie się języków. Zazwyczaj, jak uczymy się obcego języka, to startujemy z jednym, nie z dwoma naraz bo teoretycznie jest łatwiej. I potem też, to też jest ciekawe, że jak już umiesz inne obce języki, łatwiej jest ci się uczyć każdego kolejnego. I tam jest, potraktowałabym tutaj bardzo podobnie, że jeśli wystartujesz równolegle z dwoma stylami, to na początku będzie ci ciężej, bo to faktycznie będzie ci się mylić, bo to będzie wszystko nowe. I będziesz potrzebować trochę więcej czasu, na to, żeby ci się to w głowie ułożyło, ale, i wydaje mi się, tu jest super benefit, że ściągnięta jest z ciebie ta podejmowanie tej decyzji, kiedy jest ten dobry moment, i jej taki trudny efekt, że jeśli startujesz naukę nowego stylu, umiejąc już, będąc na przykład zaawansowanym w innym, musisz wrócić do samego początku. I tak jak sobie obserwuje nas wszystkich i siebie samą również, to wracanie do takiego beginersa jest bardzo trudne. Bo ciężko jest z własnym ego, że na, nagle nie umiesz. Mało jest osób, które przyjdą na parkiet i gdzieś wam no, nie nadepnie na odcisk hasło: no, ruszysz się, jak żeby to nowy kloc. Nie? Mnie. Bardzo rozbawiło i nie mówię, że tu jestem super dojrzała, ale miałam dużo łatwiejsze podejście, bo to akurat był parkiet, czy tam styl, który był mi, wiedziałam, że jest mi kompletnie obcy i robię to dla czystego fanu. Ale gdyby to był styl pokrewny, czyli na przykład z salsy poszłabym na baciatę i tam by się okazało, że idzie mi mega kiepsko, no to nie wiem, jakbym zareagowała. Myślę, że byłoby mi bardzo ciężko i obsta i wiemy, że tranzycje pomiędzy nie każdym stylem nie z każdego na każdy jest taka prosta. Jakby inne rzeczy są tutaj trudne. O, to jest to tutaj nie, bardzo prawda, bardzo i to nie jest kwestia wyższości danego stylu, bo jak wielokrotnie wspomniane, nie wiem na przykład na salsie będziemy mieć bardzo dużo footworków, będziemy mieć dużo pracy koordynacyjnej ciała i w tempie tak w baciacie będziemy mieć też dużo pracy ciała, ale takiej, yy, takiego takich ruchu, który wymaga większej świadomości i innego prowadzenia, dużo więcej wyczucia, emocji, czego w zasadzie sensie nie ma pracy z bliskością, te tematy będą już zaopiekowane. I nagle zupełnie inna jest ta tranzycja, nie? Jakby ruchowo, sensero na parkiecie baciatowym, prawdopodobnie poradzi sobie dużo szybciej, dużo łatwiej złapie ruchy same, ale on niekoniecznie złapie flow, bo on może będzie szarpał, on może będzie taki nieuważny, nie wiem, to, to są tylko przypuszczenia, bo każdy m, m, przypadek jest indywidualny, no ale z kolei baciotero pójdzie i nagle będzie musiał się zmachać na parkiecie salesowym, tak? Bo tam tempo jest, no, zgoła inne <laughs> niż na towym. wiem, tu mnie wszyscy od baciaty dominikańskiej zaraz że nie, że coś innego. Jasne. Wszystko też jest salsa. Też mamy salsę romantikę i jest wolno i mamy salsę i, i timbę i wystarczy, i w ogóle, nie? Że... Tak, I, tak. I, I ten. Także tu bym tak to rozgraniczyła, że okej, okay, ale jak już złapiesz, jak pokusisz się o to, że startujesz z dwoma równolegle albo bardzo blisko, że jesteś cały czas na poziomie podstawowym, ale zaczynasz łapać podstawy z innego stylu... Je, Dolary przeciwko orzechom, że pójdzie ci dużo łatwiej łapanie tego drugiego, bo dużo też łatwiej w głowie, bo wciąż jesteś świeżakiem i jesteś chętny, i ten progres jest taki bardzo duży, prawda? A będąc zaawansowanym tancerzem, nie będziesz mieć tak dużego progresu, idąc na podstawy, bo podstawy złapiesz szybko, ale to będziesz od siebie dużo więcej wymagać, a tutaj ten poziom wymagań jest też zgoła inny. Więc jakbym miała radzić, to najlepiej złapać właśnie takie dwa style, które są różne. Właśnie taka baciata i salsa, super. Albo, nie wiem, salsa z kizombą, Albo całkiem, nie wiem, swing i, i, i coś tam jeszcze innego. I tango. Żeby łapać taką fajną różnorodność. Mhm. Dobra, to teraz pobawię się w, w takiego adwokata diabła, czy też stanę po tej drugiej stronie. No bo znamy te argumenty że dwa, które chyba się najczęściej pojawiają, jeden jest taki, że nasz styl jest tak różnorodny właśnie, że my nie musimy sięgać po nic innego, bo jeśli ja chcę sobie, tańczę sobie ym, timbę, a chciałabym ym, coś takiego bardziej zmysłowo jakiegoś, to, to właśnie mam taką salsę po prostu, czy romantikę, po, albo po prostu salsę. Jeśli chcę się trochę pobawić, powygłupiać, to nie wiem, to, to mam animację, to mam, jeśli chcę się zrzeszyć, to mam ruedę, jeśli chcę poflirtować, to mam rumbę. Czyli w zasadzie my w tej sali mamy wszystko. No to po co ja mam zaczynać baciatę? To to jest pierwszy argument. I drugi, taki, że ja chcę być ekspertem w tym, w tym czymś. To znaczy, że muszę się bardzo na tym skupić, a nie nagle łapać, wiesz, trzy sroki za ogon i próbować to połączyć. To są jakby dwie rzeczy, z którymi najczęściej My spotykamy się słysząc o tym, że, że, że żeby, nie, żeby jednak się nie dzielić, w, włosy na dwoje. Włosy. Eee, wszystko okej. Okay. Jak ktoś ma taką potrzebę, proszę bardzo. Tylko wtedy zastanawiam się, dla mnie zresztą te dwie rzeczy się bardzo łączą, to jest prawie to samo. Eee, bo nawet jak zadawałaś mi to pierwsze pytanie, to, to pomyślałam sobie, no i wszyscy chcemy być tymi ekspertami, i nagle tylko się strasznie szybko wypalamy. To, to jest taka moja obserwacja, że, że to jest pierwsze, co się gdzieś tam zadziewa, że się tak mega wkręcamy, że przestajemy mieć jakikolwiek dystans do tego i nagle staje się to naszym takim bożkiem i ląduje tak na piedestale, albo stajemy się właśnie takimi ortodoksami i zabija to taniec. Bo y, może jestem odosobniona w tym, ale tak jak sobie obserwuję ludzi, którzy po 20 latach tańczenia nie stracili radości. Z tego, to, to są właśnie osoby, które robiły skoki w bok. To nawet nawiązując do bardzo ciekawej rozmowy, z, pozdrawiam tu serdecznie z Anią Hagowską, która powiedziała coś takiego, że owszem, wybierasz sobie jeden taniec na męża, mhm. ale nic tak nie odświeża tego związku, właśnie jak taki skok w bok. Teraz bardzo parafrazuję. Mhm. To nie jest cytat z Ani, yy, ale myślę sobie, no, coś w tym jest że potrzebujesz takiego źródła skąd inąd. Jak będziesz czerpać tylko z tego samego źródełka, a umówmy się na, 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 na przykładzie naszego podwórka, jednak to, to jest prawie ta sama muzyka, w sensie salsa a salsa, on tu, owszem, są tam inne jakości, inne rodzaje prowadzenia i, no ale wciąż możemy na przykład, salsem możemy tańczyć linię mambo, i kubane do tych samych piosenek. Mhm. O czymś coś to mówi też, jednak, że okej, okay, super, nie? Inne rzeczy. My też jesteśmy między sobą różni, ale wciąż to jest to samo grono znajomych. A może bardzo ożywcze będzie nie spotykanie się właśnie cały czas z tym samym gronem, tylko wyjście raz na jakiś czas i nikt nie mówi, że tu i tak będziesz ekspertem, bo przecież jak raz na kwartał pójdziesz sobie gdzieś albo. Raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie chodzisz na jakieś zajęcia, albo, no właśnie, raz na kwartał na warsztaty z innego stylu, albo raz w życiu spróbujesz innego stylu, zawsze to cię gdzieś poprowadzi, da ci jakieś nowe doświadczenie, bo mam takie, tak, taką myśl, że trochę my funkcjonujemy według figury wszystko albo nic. No nie, no nie, no trochę. Tak, tak. Ja mus... zasadę Pareto, 80 do 20, i jakby nie, no, no bo to się to i, tak, to i tak nie zostaniesz mistrzem, dlatego, że zajmowały się tylko tym. To po pierwsze. A po drugie, wszyscy mistrzowie, jak popatrzymy na ludzi tańca, są wszechstronni. No właśnie, to, to do tego yy, chciałam też nawiązać, czyli tak naprawdę. Do, do dwóch rzeczy, czyli właśnie jednej tej, że z jednej strony z tych naszych idoli tanecznych bierzemy to, co chcemy, żeby on jest takim tu ekspertem, jeździ w ogóle, i ja chcę do niego chodzić na zajęcia, i tylko on, i, to, i tylko on, i tutaj też wpadamy w taką ortodoksję, i o tym też pewnie będziemy rozmawiać w kontekście instruktorów i wyboru ich i chodzenia tylko do jednego, yy, ale z drugiej strony odrzucamy to, że nie wiem, Marko i Sara, Sara tańczy Urban Kiss, tak? Nawet mm. chyba na El Sol właśnie ma zajęcia na takim panelu. Czyli nie tylko baciata, no. a jest największą baciatową gwiazdą ever, jakby w sensie, no. no nie ever historycznie, ale teraz chyba na świecie. No więc co? Baciate bierzemy od niej, bo to super, ale Urbana, to, że ona tańczy drugi styl, to już odrzucamy, no i jakby nie pakujemy w tą samą osobę. A już nie mówiąc o tym, że Dobrze wiemy, że, że baciatowcy bardzo często na festiwalu lądują na parkiecie kubańskim, gdzie tańczą po prostu bez jakby, jak równy z równym. Mm -hmm. Bardzo dużo baciatowców zaczynało od linii. To jest bardzo dużo ich się jakby przebranżowiło, Branżowi. tak? Zmieniło stylistykę, ale oni nadal tańczą salsę. I tych miksów takich, które obserwujemy na filmikach, jest po prostu multum. Oni się dobierają... Ten, ten tańczy ten styl, ten styl, ten styl, robią sobie razem choreografię, nagrywają to i robią to tak, nie? co no. oznacza, że oni już tego próbowali i oni to mają. Daniel i Desire tak samo, no przecież oni linie raz, dwa pykają, nie? Więc to jest zaskakujące, że chcemy być trochę świętsi niż papież, no. no bo my chcemy być ekspertami, nie jesteśmy zawodowcami, więc nikt od nas w ogóle tego nie wymaga. Mhm. To my sami od siebie wymagamy. A druga rzecz, która pokutuje, to jest właśnie ta jedna ścieżka, jedna rzecz. I ja podpisuję się pod tym rękami i nogami, też tak miałam, i też zawsze wydawało mi się, że to ja jestem nienormalna, bo mnie bardzo nudzi jedna rzecz. To znaczy, ja mam w sobie konsekwencje robienia czegoś, mm. ale jeśli nie mam tej odskoczni, to ja po prostu się wypalam i mało zaczynam się tak frustrować na wszystko, że się ze mną nie da przebywać. Więc jeśli kiedyś usłyszycie już piąty odcinek z rzędu, gdzie Magda narzeka, to oznacza, że ja po prostu przestałam robić coś innego i, robię i tylko tańczę. Mm -hmm. to, jest ba to najczęściej, no bo ja to też jest moja praca, moje hobby ja, i, i znajomi, więc jak ja się zamknę w tym pudełku, to naprawdę jest dramatycznie. E ale też e wszystkie badania, które ostatnio wychodzą, Epstein, który w ogóle zajmuje się tylko tym tematem, bardzo szybko obala to, że osoby, które robią jedną rzecz, to są eksperci w danym temacie, bo to się super sprzedaje. To jest super, się niesie medialnie, że szachista zaczynał jako pięciolatek i on robił tylko to. Albo yy, nie wiem, że yy, yy, no, jak Tiger Woods, hmm. on nie wiem czy wiecie, gra w tenis, w golfa od 8 miesiąca życia. 8 miesiąca życia, tak. Od, w zasadzie jak już stał, to już grał. I on, jak miał dwa lata, to już był w telewizji, bo już był taki dobry. Tylko, że okej, okay, z jednej strony spoko, z drugiej strony nie mówi się o tej całej reszcie, która w tym samym czasie uprawiała siedem sportów no. i teraz dalej jest na fali i na topie, i nam do głowy nie przychodzi, że ktoś na przykład zaczął później, bo wcześniej się na przykład pływał, a teraz gra w kosza, a wcześniej robił coś tam i jeśli ktoś na przykład tak, ma tak jak ja, nie? że jej się wydaje, że jest nienormalny, bo on nie wymyślił sobie swojego zawodu w piątej klasie podstawówki i poszedł na takie studia i teraz to robi, to naprawdę ta, ta książka Davida, on się Davida Epstein nazywa, jest super. Wyrzucimy ją potem w, w, w link. On tam przywołuje różnych ludzi, malarstwa, tańca, wiecie, Da Vinci oczywiście nie, tam... A ten to już w ogóle przecież on był talony świr, ale Wszędzie. wiecie, to jest no. jakby super. Że teraz zaczynamy o tym mówić, że to tak nie wygląda i to nawet nie jest jakby dobre i że jest bardzo wąska dziedzina, w której to faktycznie daje jakieś wymierne efekty. Czyli na przykład szachy, które on tam opisywał o tym, że mają skończoność mimo wszystko ruchów, a już nie wiem, że teraz komputery jakby od dłuższego czasu mogą z nami wygrać i już w ogóle to jakby myślisz, sobie, o po co mi to, ale szachy są super. W każdym razie to jest też właśnie ten nasz Styl myślenia chyba jeszcze szkolny, że trzeba mieć jedną rzecz, w której tak się super specjalizujesz, mm -hmm. i ona będzie tak ekstra, a my zaczynamy już od dłuższego czasu żyć w czasach, w których ty się będziesz ciągle przebranżawiać, w których będziesz ciągle coś zmieniać. I sam fakt tego, że, że to czasy wymogą na tobie podjęcie tego wyzwania, no już jest takie naprawdę no, znaczące. nie? I, i widzimy to, I, i w tańcu jest dokładnie tak samo. Że stąd się biorą fuzje i stąd się biorą te mixy, i jednak to, że nie ma czegoś takiego jak czysty styl, że my byśmy bardzo chcieli. My byśmy chcieli, żeby były ramy, żeby się dało to wszystko opakować, żeby był moment, że my mówimy: To już jest zrobione, to jest koniec, ja już to umiem. Tymczasem taniec, jakikolwiek styl, on się nigdy nie skończy. Więc no nie będzie takiego momentu, że my w tej sali albo baciacie będziemy super dobrzy, bo im. Większy, wiecie, to jest jakby myślenie, takie bardzo wąsko, wąska perspektywa. Że na przykład dzieci, które mają 8 lat i piszą, jak dobrze na przykład tańczą, nie, mm -hmm. to ośmiolatkowie na 1, na 10 dają sobie 8. No a jak już masz na przykład 12 lat, to mm -hmm. ty sobie dajesz 4 i nie dlatego, że twoje umiejętności spadły, tylko twoja perspektywa się zmieniła. Bo to ty dziesiątkę to byś dała tam, nie wiem, yy, no my byśmy w salsie to dały, nie może Jeni, nie? No. Afro jej dała 10, a nie sobie osiem. Więc zaczyna ci się zmieniać perspektywa. I wydaje mi się, że im szybciej to zrozumiemy, że nie ma czegoś takiego jak koniec w tańcu, jak limit, jak moment, w którym będziesz już wszystko umieć i znać, a że jednak będzie tak, że to się wszystko będzie zmieniać. I ty jak sobie podukładasz klocki z innego podwórka, to też doda Twojemu stylowi bardzo dużo, nie? Nie tylko to, że Ty będziesz w stanie zatańczyć inny styl, ale Ty swój styl zbogacisz innymi elementami, i Ty będziesz tym wyjątkowym i unikalnym tancerzem. Tak jak to pamiętam, że ostatnio mówiliśmy o tym, jak fajnie się tańczy z baciatowcem salsę. Ty mówiłaś o Samborze wtedy. Tak, 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 że mieliśmy fantastyczny taniec, który jakby wiadomo, w ogóle to też bardzo ciekawa rzecz, wyszło z jakiegoś tam nieporozumienia nazwijmy to na backstageu. Ja bardzo uwielbiam takie krosowe y, tańce, bo to i z y, samborem i z rafałem, y, y, no z Drydem, to Absolutnie to mambo, kubano, coś y, albo tu z Jacente Matyssem y, swego czasu, który był zaczynał od hip-hopu, potem tańczył mambo i był absolutnie top-top y, w mambo ale też się tańczył i, i miksowanie tego wszystkiego, to jest dopiero frajda. Przynajmniej ja nie widzę nic lepszego. jak no, 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 to, to jest trochę jak oglądanie filmu, który jest fantastyczną zlepką różnych styli i tak naprawdę nie możesz powiedzieć, co to za styl, bo on ma wszystko. O ma wszystko, więc jest, jest pełny. Ale też tak mam wrażenie, że on też nie wykracza, bo to nie jest tak, że my już nie tańczymy salsy kubańskiej. Nie, 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 my ją nie tańczymy. Ramy, wciąż jest tak, tak, tak. Tylko wtedy tańczymy ją z osobą, która zwraca uwagę na totalnie różne rzeczy. Tak. I y, ja uważam, że dla partnerów to jest mega wyzwanie. Mhm. Y, I wtedy i ogólnie bardzo doceniam to, jeśli, jeśli się y, na to decydują. Natomiast to może za mało mówimy o tym że to jest po prostu plus 100 do wszystkiego. No takie tańce i ty się tak wtedy wyróżniasz na tym parkiecie, że, ty nie, że to właśnie dobrze, że ty nie jesteś najlepszym salsero, bo bardzo trudno być najlepszym salsero, hmm. ale bycie najlepszym tobą, bo ty sobie zmiksowałeś różne style, no to to już jest proste. Znaczy proste w tym wydaniu, że już drugiego takiego nie będzie. Bo nawet jeśli tańczymy my salsę, baciate, hip-hop, reggaeton, coś tam, to to nigdy nie będzie po złożeniu to samo. Nie? Hmm. Dwie osoby tego tak samo nie złożą. A jak chcesz być czysto kasinowym tancerzem, no to już masz takich kasinowych tancerzy, do których ty dążysz i z którymi ty się porównujesz. No bo tu są zasady, bo znamy przynajmniej jakąś strukturę, no i ty się tam musisz wpasować. No tak, a jednocześnie y, to też z warsztatów teraz w ten, w ten weekend z Janem y, organizowanym przez Was. Y, sama muzyka jest taka: czemu nikt się nie strzępi? Że muzyka to nie jest ten jeden konkretny styl. To nawet klasyka wychodzi poza swoje własne ramy, ma jakieś tam reguły, według których gra i możemy ją jakoś określić, ale żaden z tych styli, które czytam, stylów, które tańczymy, muzycznie nigdy nie był czysty. To od samego początku był zawsze jakiś konglomerat różnych rzeczy, które zostały wsadzone i podprowadzone przez kogoś innego. Więc wszystkich takich ludzi, którzy są bardzo czyści i chcą, żeby to było tak bardzo czysto, zachęcam do poszperania w informacji na temat muzyki, do jakiej tańczą. Bo skoro to, do czego tańczymy, nigdy nie było czyste, nigdy nie było takie, dobra, tu jest A, a tu jest Z, no to może nie ma, nie ma powodu, żeby teraz tak się, za przeproszeniem, spuszczać nad tym, że ten taniec teraz musi być. Nie, no taniec jest jakby odtworzeniem tej muzyki na parkiecie. Jest jakąś taką dodatkową przestrzenią, muzą, która e, 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 się zadziewa, więc no trudno wymagać. No i tak, Nie? i to, że tańczymy do muzyki. Jak się zmienia no, muzyka baciatowa? No, to, no jak są elementy y, 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 dominikańskie wrzucone, tak. no to fajnie byłoby tą dominikanę znać. I okej, okay, to, ale to, to, to trochę już jest inny styl, mimo wszystko teraz. A jak jest wrzucony fragment zukowy, no to trochę artysta wymusza niejako na tobie to, że. A może spróbuj wyjść poza, nie? Bo dorzuciłem ci coś ekstra. A jak wchodzi element regetonowy, to jak super by było pokazać partnerce czy pokazać partnerowi, że ty słyszysz to i tańczycie no. do muzyki, nie? Tańczycie do tego, że o akurat się zmieniło i teraz jest trochę tak, że możemy na przykład sami potańczyć. Ostatnio Wasia zrobiła taki dowcip. Uważam, że świetny. Jest jakiś kawałek, mówiłam jej oczywiście tytuł, ja oczywiście zapomniałam, że przez jedną trzecią kawałek jest baciatowy i zaczyna się jako baciatowy, a potem rozwija się jako salsowy. I ci biedni baciatero, to też mnie bardzo bawi, bo kiedyś to nie byłby problem. Ludzie by po prostu zmienili styl na parkiecie. A teraz sami muzycy eksplorują, trochę się znudzili tą formą, która jest, i coraz częściej są takie wstawki, że masz nagle tutaj salse w baciacie albo na odwrót. I proszę, a tu i co? I, i, I schodzisz, że tak powiem, z parkietu i tak nie I, w sensie. A to wiesz, troszkę... ale to też chodzi o to, że wystarczy znać podstawy. podstawy no, no przecież to o to chodzi. Nie no Nie tak. żeby się na tym samym super ekstra poziomie rozwinąć w dwóch stylach, ktoś ma chęć super, ale to czasem wystarczy po prostu pochodzić, bo ja na przykład mi super brakuje w salsie y, muzyki. Baciatowej, z tego względu, że um, ona jest czasem po angielsku, albo tak. może i często. Przez co ja też to rozumiem. Trochę mi się inaczej. Są to też przeróbki e, hitów, więc mam takie, o ja to znam, jest to takie jakby znajome. I to jest bardzo mimo wszystko dla kogoś, kto siedzi w tej timbie i tam naprawdę jest jakby bardzo dużo wszystkiego. Ty nie rozumiesz tekstów, generalnie ta muzyka jest trudna, to brakuje ci takiej. Czegoś, że o to znam, to znam, o jak super, no. to znam. I mi na przykład przez to też baciaty brakuje, bo mam takie, że tam czasem jest jakaś Shakira, czasem jest ktoś tam, nie są te przeróbki, remixy i w ogóle. I też mam, masz wtedy okazję tańczyć do czegoś, co słyszysz w radiu, mm -hmm. a nie tylko i wyłącznie, zawsze to jakby jest takie niszowe, bym powiedziała. Albo samo to, że inne emocje. No, no ciężko aż taką romantykę znaleźć, naprawdę, żeby się tak wczuwać jak w baciacie. I tego. Im zazdroszczę na zasadzie, to jest ten kawałek mnie, którego nie ma w salsie, i mhm. ja mogę się y, szukać tych kawałków, właśnie do tego DJ a go błagać, puść mi taki, dwa kawałki, to ja będę wtedy mogła być taka jakby sentimento i wszystko. No ale co jednak nie, to nie o to chodzi. Nie? To właśnie chodzi o to, żeby i sobie tą baciatę i tą baciatę zatańczyć. Nie? Nawet na takim poziomie, to bardziej chodzi o zaspokojenie emocjonalnej części, nie? takiej no tak, duchowej, tak. a nie nawet tego, tego wszystkiego naokoło. Albo sam fakt, że wiecie, my już się boimy tańczyć animacji. Bo animacja to jest nie mój styl. Mm -hmm. To nie jest mój styl. Ja go nie umiem. Ale to w ogóle nigdy nie był niczyj styl. To po prostu... To była zabawa. To Ale była chyba... zabawa. No. I to można naprawdę robić animację pod tytułem no, gość <laughs> kiedyś został poproszony o poprowadzenie animacji. On nie mógł wierzyć, że ludzie będą go naśladować. Więc on robił wszystko. Udawał, że się jak pies. U... I on patrzy, ludzie to robią. Ja mam takie... That's the point. Chodzi o to właśnie, że na tym polega animacja, że ty trochę wymyślasz, co tam ma być. Oczywiście są animacje, które są jakby ustalone, ale przecież jak ty zatańczysz nie tak, jak było ustalone, no to, to się nic nie dzieje. Ale jednak mamy taki opór i na animację wychodzą trzy rzędy ludzi. Koniec. Ale tu też miałaś ciekawą obserwację ostatnimi czasy odnośnie animacji, że jak animacja przypomina bardziej taniec, to nagle mniej ludzi w tym uczestniczy niż jak animacja przypomina czyste wygłupy. Tak. I ja to mhm. rozumiem, bo właśnie, bo to jest, bo to jest łatwe, bo, bo to masz zdefiniowane od samego początku, okej, okay, udajemy indyki, więc robimy sobie fan. Nie da się tego źle zrobić. Tak. Mhm. Animacji zwykłej takiej też się nie da źle zrobić. Niekoniecznie się będzie w tym wyglądać super, ale to też jest ok. W sensie Mam wrażenie, że ten parkiet, yy, i to we wszystkich stylach, tu jesteśmy wszyscy zgodni, zrobił się taki ładny. I my wszyscy musimy być tacy piękni. I że to musi być wszystko takie estetyczne. Yy, czy naprawdę musi? Ja się zastanawiam. Oczywiście ja też wolę patrzeć na, na rzeczy ładne, jak ludzie ładnie tańczą. Ale potem mam takie. Ale to zabiera taki ogrom przeżyć, i sama wiem po sobie że no nie, no najfajniejsze tańce mam wtedy, jak kiedy, się wygłupiasz. Jak się wygłupiam. Tak, tak no. naprawdę. Jak się można pobawić. No tak. bo umówmy się, że so taniec socjalny jest po to, żeby się pobawić razem, więc jak jesteśmy w jakby takim humorze, żeby się powygłupiać i na przykład sobie trochę poprzeszkadzać, a nie tylko lider, follower i te tak, idę za tobą i w ogóle super, tylko ty nagle krach. Nie, ty się odłączysz, ty zrobisz coś tam, ty tak. zaczynasz być liderem, bo to też jest fajne ostatnio, że można się w trakcie kawałka zmienić i, i kogoś zaskoczyć w ten sposób. No to to jest super, nie? To też właśnie Jan fajnie opowiadał, że on podczas kawałka, on wie, co tam w tym kawałku się dzieje, ale czasem specjalnie, jak widzi, że partnerka się źle bawi, to on po prostu zaczyna robić takie rzeczy, żeby ją rozbawić, mimo że to w ogóle nie pasuje, ktoś by stanął z boku i powiedział naprawdę? Teraz wrzucasz afro, jak tu w ogóle nie ma afro i w ogóle co to jest? A on mówi, ale to nie o to chodzi. To nie jest mój cel tańca. Mój mhm. cel tańca jest taki, żeby się partnerka dobrze bawiła. Jak widzę, że coś tam jest nie tak, to ją próbuję rozśmieszyć. No nie powiem jej kawału, bo tańczymy i nic nie słychać. No. Więc zrobię coś śmiesznego, nie? I to, yy, I to jest super. Uciekła mi jedna... Potwierdzam. Potwierdzam to i bardzo podbijam tutaj taką prośbę o... I to wszędzie. Na przykład ja uwielbiam tak baciatę tańczyć, że z takiego na skrajnościach, taki to jest to, emocjonalnie jest tak i w ogóle, i ten, i nagle, i se jaja robisz, i tak totalnie coś szczapy. Salsy nie do końca się da tak zatańczyć. Myślę, że tego mi na przykład brakuje. Takiego jak hamowanie z spiskiem opon albo jazda na drifcie. Są emocje, taki przeskok. Ale już co, tak sobie tak, no? wiem, co, bo, 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 bo żebyśmy nie przedłużyły odcinka, a mam, wiemy jeszcze, czego nie powiedziałyśmy. Natomiast y, to, to o tym mówiłyśmy też y, i to uważam, że trzeba powtórzyć nieraz, że nam się wydaje, że wszyscy na nas patrzą, jak jesteśmy na parkiecie. A, no to tak. Wszyscy na nas patrzą, jak jesteśmy na zajęciach. Wszyscy na nas patrzą, jak jesteśmy na nagraniu. Wszyscy na nas patrzą, jak jesteśmy na scenie, na pokazie, zgadzam się. Tylko, że też nie, nie da się na każdego patrzeć. No. Ale na parkiecie Naprawdę sprawdźcie sobie wy, jako obserwatorzy, na kogo wy wtedy patrzycie i ile czasu spędzacie na tym, żeby patrzeć oceniać i oceniać, jak kto tańczy. Bo ja, na przykład, już chyba, że ktoś, jest to para, która robi bardzo takby tak albo robotę śmieszną, albo coś takiego nietypowego i przykuwa twój wzrok, to tam patrzysz. Ale ogólnie to, co my robimy? Stoimy, rozglądamy się, z kim zaraz zatańczymy. No. Holujemy wzrokiem, ale to nie jest wzrok, który ma na celu sprawdzenie, czy ktoś dobrze robi basiko i, i figury, tylko to jest wzrok pod tytułem, z kim ja zaraz mogę zatańczyć. I gdyby, jeśli my to zrozumiemy, to może zdejmiemy z siebie ten ciężar tego, że ja muszę ładnie tańczyć, bo ludzie patrzą. Ludzie nie patrzą. Nie. Ludzie nie patrzą. Ja myślę o sobie. Mhm. Sorry, myślę, że myślę, że no, każdy myślę. Z nas. Każdy z nas Ka tak robi, tak. nie? Możemy się oszukiwać. Że my tam jesteśmy nie wiadomo po co, ale tym przecież jesteśmy tam dla siebie. Więc ja będąc na parkiecie, nie zastanawiam się, czy Danusia teraz dobrze tańczy i czy to dobrze wygląda, tylko zastanawiam się, kiedy zostawi tego partnera, żebym ja mogła z nim zatańczyć, nie? <grym> Więc może to też jakby fajnie, jakbyśmy sobie powiedzieli wszyscy otwarcie, że można się wygłupiać w tańcu, bo tego na was nikt nie patrzy. Ktoś zerknie może, akurat się komuś rzucicie w oczy. Ale to nie jest tak, że cały parkiet, jak ty jesteś teraz na środku, to on na ciebie patrzy. I tu też bym podbiła, w sensie, bo nawet jeśli popatrzysz na kogoś, na przykład ja tańczę z tym danym partnerem, i ty podejdziesz do mnie, najczęściej ty się jeszcze zapytasz, czy się spoko tańczyło. I nawet jeśli ten widok nie był jakiś super atrakcyjny, albo ja podejdę do ciebie i powiem, ty z nim się super tańczy, no, znowu, no, oczywiście, że pójdziesz z nim zatańczyć. No, wątpię, żebyś przepuścił. Poczta pantoflowa działa zawsze tak, najlepiej, tak, tak. przynajmniej u dziewczyn. Nie wiem, jak tak. jest u chłopaków, ale mam wrażenie, że chyba działa, też. plotka plotkarze tacy, co? No, że i znowu, nie to jak ktoś wygląda. Wygląd hmm. to jest inna sprawa, bo on zawsze, możemy od tego uciekać, ale zawsze się liczy, ale to jest ten wygląd, który jest w troszeczkę na innej półce nie jak super tańczy. Prędzej jak zajebiście tańczysz i tak to super pięknie wygląda, to ktoś się wystraszy. Tak, też też na przykład. I to też jest taki nie? moment. To... A druga sprawa to yy, no to ten, ten gruby temat dotyczący bycia ortodoksem, jeśli chodzi o szkołę instruktora. A tak, no. Nie? Czyli to bardzo w wakacje wybija się w temacie zastępstw. No. Ktoś ma zastępstwo, szkoła ogłasza, że jest zastępstwo, ludzie nie przychodzą. Nawet ktoś przyjeżdża z innego miasta, żeby kogoś zastąpić, oni nie przychodzą, bo to nie z moim instruktorem. I teraz, kochani nasi, ja jako instruktorka, Danusia instruktorka, ja właściwie jako szkoły Danusia zaraz też pewnie, to słuchajcie, nie ma nic lepszego dla waszego rozwoju niż zmiana. Zmiana instruktora prowadzącego. Bo dopóty my będziemy myśleć, że nasz instruktor ma jedną, jedną prawdę objawioną, Dopóki, dopók, nie wiem, coś dalej mówiło, to my się nie nauczymy tańczyć, no. bo nie ma czegoś takiego jak jeden styl uczenia, który jest właściwy. I jeśli my pozwolimy sobie na to, żeby przed instruktor na zastępstwo, i nawet jeśli on nie tańczy w Waszym stylu, cokolwiek to znaczy w Waszej estetyce, to on może zwracać uwagę na zupełnie różne rzeczy. On może być tym instruktorem, który Wam powie na przykład to możesz zmienić, albo pokażę Wam inny uchwyt, że a może wam by było wygodniej inaczej złapać. Przecież to nie jest tak, że my w tańcu socjalowym mamy jedno trzymanie i każdy ma się trzymać tak samo. No, no nie, bo my mamy różne ciała, różne y, temperamenty, różne, że tak powiem, preferencje itd., itd. To jest związane z bardzo różnymi rzeczami, więc może się okazać, że ten, co przyjdzie na zastępstwo, da wam jeden tip. I to będzie efekt jednego procenta, który zmieni wasz taniec. On wam powie jedną rzecz, yy, szczegół, taki wiecie, po prostu, a nie łatwiej by ci było tak, albo słuchajcie, wiem, że ktoś tam robi tak, ten wasz prowadzący, ale ja robię inaczej. Yy. Może komuś będzie wtedy lepiej. I to naprawdę może tak dużo zmienić, yy, tak, taka jedna informacja. Yy, Jacek Ratuszyński opowiadał o tym, jak mu radio powiedział o tym, że przy -E no... Łokciem ściąga rękę partnerkę do stylingu. I on mówi, że jej mu to rozwaliło głowę. On, tak, on już teraz nigdy in, inaczej nie tańczy. On uważa, że to jest świetny patent, i on o nim usłyszał od kolegi, i on go wziął. I teraz wyobraźcie że taki radzior ląduje u was na zastępstwie i mówi wam tą jedną rzecz. Mhm. I wy potem zmieniacie taniec. Więc bronienie się przed tym jest takie, wiecie, no, no to nie o to chodzi, nie? I, i nawet jeśli to jest osoba, która. Może, nie wiem, jakiś morzuca sucharami i tak dalej. To też trzeba wiedzieć, po co jestem na tych zajęciach. Oczywiście, jeśli jestem na zajęciach po to, żeby posłuchać prowadzącego, jego żartów i jego jakby formy, to okej. Okay. Ale jeśli my jesteśmy na zajęciach po to, żeby wspólnie potańczyć, żeby się nauczyć i żeby grupa przetrwała, bo to też czasem się na tym opiera, no to fajnie jest być. Fajnie jest być i nie bronić się przed zastępstwami. No ale to, to jest taki temat. Yy, Myślę, że do, do, do przegadania jeszcze Danusia, bo myślę, że też masz na pewno swoje yy, przemyślenia dotyczące bycia wiernym. Kursantem jednego instruktora. To znaczy kursantem jednej szkoły. Że jakby skąd się to bierze? Nie wiem, skąd to się bierze, bo tu mam tu jesteśmy po jednych pieniądzach. Ja też tak mam, że jak samemu tańcu jestem bardzo wierna, to już od tylu lat jest ze mną i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego. W jakiejkolwiek formie, ale jestem strasznie puszczarska. Mamy to, dam się z puszczarska powiedziana. Tak, e, jeśli chodzi o na przykład tanecznych idoli, to ze mnie się wszyscy śmieją dookoła, kto, kto jest następny. Ja mam co roku innego krasza tanecznego e, albo co dwa lata, i generalnie. Mm, I te osoby ze mną zostają, bo to nie jest mm. tak, że rzucam je w kąt i. Idą do albumu, tylko. Być. Unicy będzie zawsze moją gwiazdą i mam od niej wzięte bardzo dużo rzeczy, i, i korzystam jak uczę. Wiem, które rzeczy są od niej podpatrzone, i cały czas się też na nią powołuję. Yy, ale z, potem przyszły inne osoby, nie? I yy, czytam. Teraz na przykład w Afro, ja jestem absolutnie w Serudzi zakochana, ale domyślam się, że za jakiś czas może się pojawić ktoś inny, kto akurat, bo nie wiem, od niej wszystko już wyczerpie, to, co mogłam na swoje ciało, na swoje umiejętności, i pojawi się ktoś, kto mi podbije tę wiedzę, którą mam w inny sposób. Tutaj chciałam tylko, bo nam jedna z naszych słuchaczek podpowiedziała, że mówimy półsłówkami. Tak. Serugi, to jest Ania Seruga. Odcinek z Anią Serugą był yy, jakiś chyba no, niedawno. Ze trzy odcinki temu. Masz rację. Masz tak. rację. I, a Unice to, to też jest taka instruktorka. Z kubańskimi tak. instruktorkami. Z salse kubańskiej. Jedna specjalizuje się w takiej e, Unaisi Faraj e, specjalizuje się bardziej w sensie takiej na szpilkach, bardzo eleganckiej. I tam jest bardzo dużo takiego eleganckiego, damskiego stylingu, e, aczkolwiek z dużą dozą pikanterii, bo, bo, bo dziewucha jest ten, a Ania e, specjalizuje się w tematach e, afrokubańskich. Dobrze, nie widziałeś a, Ała! <śmiech> ała. <śmiech> po weekendzie no. dobra za to policzek. E, no. W każdym razie... No, ale wracając do meritum, tak. to nie. Nie, nie jestem wierna i jest mi, było mi źle z tym przez długi czas, że sobie skaczę z kwiatka na kwiatek, ale no robię progres wolniej, ale wydaje mi się, że robię progres po swojemu i dopasowuje to do siebie. Mhm. Czyli jak ktoś przychodzi do ciebie na kurs, poschodzimy tutaj do poziomu lokalnego, Zawsze to mówię, wiem, ja jestem złą, złą instruktorką w swojej szkole, bo mówię. Ale możesz, po... mo możesz powiedzieć, idź obok na salę, nie musisz powiedzieć, idź do innej szkoły teraz. Tak, od razu. nie, no idę, idę. Mhm. W sensie mówię, aczkolwiek jeśli wiem, że tych kursów jest. Jeśli wiem, że wszyscy uczymy bardzo podobnie w szkole, mm -hmm. według tej samej metodologii i, i tak dalej i tych samych rzeczy, no to jak ktoś mnie zapyta wprost, gdzie ma się nauczyć pewnych rzeczy, to powiem, no fajnie, tego, tego i tego i tam, mo tam. Można się nauczyć od tej i od tej osoby. Może mm -hmm. nawet niekoniecznie. Tak. Jak Nie, nie, ja mówi, wiesz, nie co... musi być szkoła regularne zajęcia, to mogą być warsztaty. Tak. Ja myślę też, że jeśli nie masz tej zmiany i nie próbujesz u różnych sposobów nauczenia się, różnych sposobów tańca, to potem może przyjść taki moment, który dość. wiedziałabym niedawno, byłam jego świadkiem, że przyjeżdża ktoś, taki bardzo, powiedziałabym, specjalista, mm -hmm. i on nagle mówi: O, a czemu ty tak tańczysz? Albo mój instruktor tak tańczy. No, tak się już nie tańczy 10 lat na przykład. No i z jednej strony, jeśli on z tym zostanie, to trochę, ała, ła, boli. No. Bo on ma takie ale jak to? Ale z drugiej strony, gdyby, jeśli ta osoba to rozwinia, a zazwyczaj na szczęście tak się dzieje, to jeszcze mówi, ale to nie jest źle, tylko po prostu można to podrasować jeszcze. Nie? I jeśli ty będziesz się trzymać jednego instruktora, nieważne ile on lat uczy, czy on jest świeżak, starak, bo on też ma swoją drogę za sobą. No. Czerpał z takiego źródła i z takiego, nie? I on ci przekazuje to, co on się nauczył. Ale no nie mamy na szczęście takich guru nigdzie, którzy wyznaczyliby takie zasady, które są obowiązujące zawsze, wszędzie i to właśnie, o czym mówiłyśmy, nie? Więc fajnie jest zmieniać, bo wtedy może nie będzie takiego szoku, bo ty spróbujesz różnych rzeczy, a nie dowiesz się na przykład po 10 latach, że upsi. Że trochę się już nie tańczy na trzy na przykład, nie? No. Bo, a, bo, bo to trochę o, o, tym, o tym mowa, nie? Że, yy, że, że różnie tańczymy, to się zmienia, zmienia się historia tańca, zmienia się muzyka, więc ten tańc też się musi zmieniać. I jeśli my gdzieś zostaniemy u jednej osoby, to fajnie, ale dobrze jest widzieć, że poza jakby tym jednym filmem są też inne seriale, nie? No. I z nich po prostu chociażby wiedzieć, że tak jest, nie, nie zamykać się tak bardzo. Bo to może być hmm, potem dla was takie niekomfortowe, nie? Jak traficie na imprezę, a tam nikt nie tańczy na trzy. I wtedy co? No, no nikt się do was nie dopasuje za bardzo. Zostając w przykładach filmów, ostatni Deadpool, jeśli ktoś nie oglądał tak naprawdę wszystkich, eee, i to nie tylko z uniwersum Marvela, tylko wszystkich różnych, eee, ja nie mówię, że musiał być nie wiadomo jakim fanem. Wystarczyło po jednym przykładzie ze całej tej fantasmagorii, bo dla mnie to jest jakiś jeden wielki, gigantyczny worek, nie miałby takiego ubawu, takiego fanu z tego filmu. Siedziałby jak na tureckim kazaniu, a tak naprawdę dość płacze od, od pierwszej sekundy tego filmu do ostatniej ze śmiechu. Non-stop. No ale no. trzeba było liznąć tego wszystkiego, i dla mnie trochę o tym jest taniec, że e, wiadomo, życia nam nie starczy na, mm. na, na lizanie wszystkiego. Ja nie wiem, Danu się. Zobaczymy, no. tak chodzić. Ale fajnie jest czerpać. No. Tak, i do tego bardzo zachęcamy, niezależnie czy mowa o tym, żeby spróbować innego stylu, tak totalnie innego, z zupełnie innego koszyka, czy z podobnego koszyka, bo już wiemy, że socjalowe są nasze, a nie na przykład nie wiem, takie hipko podobno też jest socjalowe, ale wiemy, że nie o tym mówimy. A czy, czy z innego koszyka, czy z naszego, żeby spróbować w wakacje na zastępstwo przyjść, niezależnie od tego, kto je prowadzi. Mm. Że w wakacje jest super okazja do tego, żeby ogólnie pochodzić sobie po różnych szkołach, po różnych zajęciach, bo bardzo często są takie wrzutkowe, bo, bo na nie nie ma czasu normalnie. Mm. Mm. I naprawdę to my, ja wiem, Danusia wie, że to jest trudne. Ja byłam na Flamenko, dostawałam strasznie po głowie kiedyś, bo ostatnio na szczęście byłam u naszej jednej gościni Klary, ona jest super, od niej nie dostawałam po głowie za bardzo, ale yy, wiecie, nasza praca bioder już jest taka nasza, że jest tak trudno po 10 czy 15 latach tańczenia ją zostawić. Mhm. A to nie jest tak, że wszędzie się tak robi, nie? I teraz, jak ja bym chciała sobie zatańczyć coś innego, to już mi jest bardzo trudno nie? zostawić, jakby te biodra, zostawić ręce, które schodzą w taki, a nie inny sposób. Więc im szybciej zaczniemy eksplorować inne rzeczy, to też zobaczymy, że, yy, że to jest fajne i mamy taką świadomość ciała. Mm. Nie bywało. Mm. Nie to nam daje po prostu wtedy takie wow, to nawet jeśli to robię źle, to ja wiem, że to robię źle. Nie, bo czuję, że łokieć miał schodzić ręka od łokcia, a schodzi inaczej, nie? Albo miały się biodra nie ruszać, a się ruszają. I to jest nasz zasób, to jest super. I my możemy się tego innego stylu nauczyć z taką super świadomością ciała, której nie mieliśmy zaczynając e, swój styl. Chyba no. tyle. Amen. Ej, chociaż nie wiem, czy przy okazji olimpiady cokolwiek związanego z religią jest dobrym zakończeniem, ale robimy to, my się nie boimy. Drodzy słuchacze i słuchaczki, od 2021 roku tworzymy dla Was przestrzeń do rozmowy o tańcach socjalowych i nie tylko. Zachęcamy Was do podzielenia się opinią na temat tanecznika na platformie Spotify oraz przesyłania odcinków tam, gdzie jeszcze nie dotarły. Od niedawna macie możliwość współtworzenia tanecznika za pośrednictwem takich platform jak Buy to Coffee oraz Patronite.